Cześć, powracamy do Was z naszym minicyklem poświęconym spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to zwieńczenie naszej trylogii. Jest z nami Ada Glapiak, prawniczka oraz autorka tekstów na ifirma.pl. Cześć. No i tak, najpierw omówiliśmy sobie, czym w ogóle jest taka spółka, potem mówiliśmy o reprezentacji, a tym razem będziemy spółkę rozwiązywać i likwidować. I w ten sposób zamkniemy nasz minicykl. No i właśnie, bo mamy pewne różnice między rozwiązaniem a likwidacją spółki, jak rozumiem, i może właśnie temu rozwiązaniu przyjrzyjmy się na dzień dobry. Rozwiązanie jest niczym innym jak pewnego rodzaju działaniem zmierzającym do zamknięcia naszej spółki i oznacza ono to, że spółka traci jakby swój byt prawny, czyli przestają istnieć organy naszej spółki, a także cel gospodarczy, który określiliśmy sobie w umowie spółki. Przestajemy dążyć do osiągnięcia jakiegoś zamierzenia gospodarczego. Musimy pamiętać jedną najważniejszą rzecz, że nasza spółka przestaje jakby faktycznie istnieć w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. A jakie są przesłanki do rozwiązania spółki z o.o.? Mam na myśli to, czy jakaś uchwała to reguluje albo ustawa, czy też może chodzi tylko o to, że wspólnicy jednogłośnie potwierdzą, że już im się ta spółka nie opłaca i chcą ją rozwiązać? Oczywiście wyznacznikiem takich przyczyn, powodów do rozwiązania naszej spółki są przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych i taką główną przyczyną są właśnie zapisy umowy, które nam wskazują, kiedy wspólnicy mogą tą spółkę rozwiązać. Na przykład, jeżeli ustanowią sobie, że spółka będzie działać od 1 stycznia 2023 do końca grudnia, to wiadomo, gdy minie ten okres, spółka ulega rozwiązaniu. Wspólnicy mogą udać się również do notariusza, niezależnie od tego, czy umowa spółki została zawarta tradycyjnie właśnie przed notariuszem, czy z wykorzystaniem wzorca umowy tego naszego gotowca, to również poprzez podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu mogą taką uchwałę, decyzję podjąć, że już nie chcemy prowadzić spółki. Kolejnymi przyczynami mogącymi doprowadzić nam do rozwiązania spółki są również przyczyny, które nie są jakby zabronione prawem. Czyli na przykład, jeżeli nasza spółka i działalność gospodarcza, którą prowadzimy w tej spółce, jest sprzeczna z przepisami prawa, to jest to już wystarczający powód, żeby taką spółkę rozwiązać. Również spółkę może rozwiązać sam sąd. I kiedy? Wtedy, kiedy na przykład zawieramy tą naszą umowę i mamy określony czas, żeby dokonać rejestracji. Jeśli nie zrobimy tego w terminie 6 miesięcy, to automatycznie umowa spółki ulega rozwiązaniu. Powiedzmy, że spółkę już rozwiązano. I co się z nią dzieje od tego momentu? Jeśli już doszło do rozwiązania z uwagi na to, że zaistniały bardzo ważne nam ku temu powody, przesłanki, to musimy otworzyć tak zwaną likwidację. Wówczas nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością już nie ma tego członu z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko nazywa się po prostu, załóżmy, XYZ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Jest to po prostu takie dookreślenie dla osób, powiedzmy, z zewnątrz, że ta spółka jest po prostu zamykana, jest wygaszana działalność. Co więcej, kolejnym skutkiem jest to, że nie mamy już członków zarządu, bo w ich miejsce wstępuje likwidator. To on już reprezentuje naszą spółkę na zewnątrz i we wszystkich czynnościach zmierzających do tego, żeby tą spółkę ostatecznie zamknąć. Dodatkowo jest zakaz wypłacania dywidend, bo celem postępowania likwidacyjnego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli dotychczasowych zobowiązań, także wspólnicy nie dostaną tutaj pieniędzy zgromadzonych na majątku spółki, bo najpierw muszą zaspokoić długi, które zostały zaciągnięte. Dodatkowo następuje nam zmiana celu naszej spółki, bo jakkolwiek ustanowiliśmy w naszej umowie, że cel jest nastawiony na osiągnięcie zysku poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, nie wiem, poprzez sprzedaż czegoś, tak teraz nasz cel jest zorientowany na to, żeby naszą spółkę po prostu zamknąć i wygasić. Nie możemy jakby na nowo
zawiązać jakiś umów z kontrahentami, wejść w jakiś biznes, robić wszystkiego, co będzie nam doprowadzało, żeby ten majątek nam wzrastał. My się go chcemy pozbyć poprzez właśnie zaspokojenie naszych wszelkich zobowiązań. Wiesz co, bo operujesz dwoma pojęciami, likwidacja i rozwiązanie. I kiedy mamy do czynienia z jednym, a kiedy z drugim? Tak, w zasadzie. Rozwiązanie jest jakby taką czynnością numer jeden, która nam poprzedza wszczęcie postępowania likwidacyjnego. I rozwiązaniem jest po prostu zaistnienie tych ważnych przyczyn, które nam uzasadniają jakby zamknięcie naszej działalności. Na przykład jak mija nam okres prowadzenia naszej spółki i aby móc zlikwidować spółkę, czyli doprowadzić do jej likwidacji, musimy ją rozwiązać. I wtedy idziemy sobie do notariusza, podejmujemy uchwałę, tak, o rozwiązaniu spółki i wówczas otwieramy tak zwaną likwidację. Likwidacja ma na celu właśnie zaspokojenie dotychczasowych zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, zaspokojenie wierzycieli wszelkich i właśnie w ten oto sposób zmierzamy ku zamknięciu. Jeśli chodzi o samą likwidację, to należy pamiętać, że ona jest prowadzona etapami. Sama likwidacja trwa od około 6 do 8 miesięcy już po tym, jak złożymy tam stosowny dokument do KRS-u, żeby tą spółkę nam wykreślić. I likwidacja rozpoczyna się wtedy, kiedy już została podjęta decyzja o rozwiązaniu. W tym momencie otwieramy naszą likwidację. Najczęściej przed notariuszem właśnie zawieramy taką uchwałę wspólników o rozwiązaniu. Powołujemy tam likwidatorów, którzy nam wstępują w miejsce dotychczasowych naszych organów. Wówczas taką likwidację musimy też pamiętać o tym, żeby ją zgłosić do sądu rejestrowego. Następnie, jak już mamy ją zgłoszoną, to musimy otworzyć na dzień otwarcia likwidacji, sporządzić bilans. Jak już mamy sporządzony bilans, to dokonujemy podziału majątku naszej spółki właśnie na rzecz poszczególnych wierzycieli. Dokonujemy jako likwidatorzy wszelkich czynności likwidacyjnych, dokonujemy podsumowania likwidacji, a na końcu zgłaszamy do KRS-u taki stosowny wniosek o wykreślenie naszej spółki. Wówczas sąd po rozpoznaniu takiego wniosku dokonuje czynności w postaci wydania postanowienia i wykreślenia naszej spółki z rejestru przedsiębiorców. I wtedy nie ma już nic, nie mamy spółki. A czy można się jakoś uchronić przed rozwiązaniem spółki? Czy też działa to w ten sposób, że jeżeli są już przesłanki spełnione, to koniecznie spółka musi być rozwiązana i nie możemy się przed tym uchronić? No zazwyczaj jak mamy takie już naprawdę przesłanki dobitne, wskazujące na to, że musi dojść do rozwiązania tej spółki i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, no to zazwyczaj sąd nam rozwiązuje naszą spółkę, tak? Ale jeżeli zachodzą takie, załóżmy, przesłanki mniejszej wagi, że jest konflikt w spółce pomiędzy wspólnikami, zakładając, że mamy spółkę wieloosobową i jeden wspólnik działa na niekorzyść, na przykład wyprowadza informacje, zaburza tam konkurencyjność albo działa w jakikolwiek sposób na niekorzyść naszej spółki, to pierwsze, co wspólnicy myślą, musimy rozwiązać tą spółkę, no bo ona nie może funkcjonować, jeżeli ktoś nam szkodzi, w szczególności, gdy jest to nasz wspólnik. Natomiast instytucją taką chroniącą przed takim rozwiązaniem jest możliwość złożenia powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy tutaj kodeksu spółek handlowych stanowią tak, że wspólnicy, którzy mają więcej niż połowę kapitału zakładowego, przypuśćmy tam 51%, mogą wystąpić z takim powództwem o wyłączenie naszego delikwenta do sądu. Wówczas składamy stosowne powództwo i sąd, badając te ważne przyczyny,
decyduje w orzeczeniu, czy są one wystarczające, wystarczająco ważne, wystarczająco istotne i zaburzające jakby osiągnięcie naszego celu gospodarczego, naszej spółki, żeby wyłączyć tego wspólnika. Jeśli już się tak dzieje, to sąd wydaje orzeczenie o wyłączeniu tego wspólnika i tu trzeba pamiętać, że sporządzając powództwo, my musimy wskazać, że chcemy kupić udziały naszego wspólnika. Jeżeli wspólnicy nie dysponują określonym majątkiem, to co do zasady muszą wyznaczyć jakąś osobę trzecią, która te udziały nabędzie, bo w orzeczeniu sądowym sąd zazwyczaj wyznacza termin i wyznacza tę kwotę, czyli wartość udziału wspólnika wyłączanego, które muszą zostać zrealizowane. Żeby wspólnik został wyłączony, to nasze te udziały pozostałe po nim muszą przejść we władanie osoby trzeciej bądź wspólników, którzy chcą zostać w tej spółce. Także jeżeli spółka nam się sypie przez właśnie obecność wspólnika działającego na niekorzyść, to nie zawsze oznacza to, że musimy naszą spółkę rozwiązać i na przykład założyć raz jeszcze bez tej osoby fizycznej. Po prostu możemy wnieść o jego wyłączenie. I na tym sobie zakończymy nie tylko dzisiejszy odcinek, ale także cały nasz minicykl, do którego obejrzenia, posłuchania, a także przeczytania oczywiście serdecznie Was zapraszamy. Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić coś po sobie, jak na przykład łapka w górę i komentarz, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, że chcecie, żeby takich materiałów powstawało więcej. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.